Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam was na streama z gry Hollow Knight. Poprawię sobie na szybko tylko mikrofon. Z gry Hollow Knight, która jest grą platformowo Dark Soulsową, część osób pewnie powiedziała. W każdym razie jest to typ gry Metroidvania, czyli bardzo dużo różnych pokoi, różnych map, różnych skrótów, nieskrótów, przemieszczania się w jedną, w drugą stronę, w miarę jak odblokowujemy coraz nowe umiejętności. Słyszałem bardzo, bardzo dużo dobrego o tej grze i wiele osób uważa, że jest to jedna z lepszych gier, jakie w ogóle grali w ostatnich czasach. Pozwólcie sobie tylko, że jeszcze przerzucę ekran na drugą stronę. Super. Dlatego też jest to też taki graficznie mój styl gry i chodził za mną już bardzo, bardzo, bardzo długo od jakiegoś czasu. Siemka, Kasiu. chodził za mną już od dłuższego czasu, więc zabierzmy się za to. Podobno jest naprawdę, naprawdę, naprawdę świetna gra. New game. Adjust slider until the frames touch the edges of the screen. Przy okazji zobaczę, czy edges of the screen się pokrywają ze streamem. Nie do końca, więc na szybko jeszcze to zmienię. Game capture, game capture. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu znowu game capture mi jakoś działa w strasznie dziwny sposób. No nic. Niech tak będzie więc. Mam pytanie swoją drogą, czy do osób, które są ewentualnie w streamie, czyli na przykład Kasiu. Jakbyś spojrzała, czy jakość streama jest w 720p, czy w 1080p? Powinna być 720. Jest 720, więc to mnie bardzo cieszy. Dobrze, to tak, to mamy done. Adjust brightness to your desired level. Tak, żebyście wy też w razie czego widzieli jakieś w miarę. To 105 jest, wydaje mi się, optymalne. Ciekawe, że nie ma poziomów trudności, ale w sumie podobne rozwiązanie było bardzo w Dark Soulsach. In wilds beyond they speak your name with reverence and regret. For none could tame our savage souls, yet you the challenge met. Under blessed watch, you thought we changed, base instincts were redeemed. A world you gave to bug and beast as they had never dreamed. For elegy, for hollow nest. Dobra, widzę, że będzie to trudne do tłumaczenia tak na bieżąco, dlatego że poematy i różnego rodzaju rymowanki po angielsku nie są najprostszą rzeczą do przetłumaczenia tak w biegu. Coś się zaświeciło, coś się urodziło, coś umarło. Lubię takie niezbyt oczywiste scenariusze. Dobrze, nasz główny bohater rusza na swoją podróż. I cyk, i już jesteśmy. No dobrze, w takim razie tak. X-em skaczę, bo żeby nie było, oczywiście używam pada, tylko jest to pad od PlayStation 3, dlatego że pada Xboxowego nie posiadam. Poza tym pady od PlayStation są dla mnie bardzo, bardzo wygodne. Teraz tak, kwadracikiem sobie uderzam, tym nie wiem co robię, trójkątem nie wiem co robię, X-em skaczę. Tutaj na razie nic więcej nie mam. Select to jest inventory, czyli mamy old nail, traditional weapon of hollowness, this blade is blunt with age and wear. Focus collected soul to repair your shell and heal damage. Ok, czyli jeżeli to jest B, to znaczy, że tym będę mógł ściągać. Ok, no dobra, to już mniej więcej sterowanie podstawowe mam.
Na razie nie wiem, gdzie jestem, więc idziemy po prostu przed siebie. I giniemy. I teraz tak, czy to coś mi daje? Nie. Cyk, tym sobie skaczę. To nie była dziura. Nie wiem, nie powinienem raczej chyba sprawdzać tego w ten sposób. Co to może być? Po prostu tutaj skoczę. Jeżeli to byłaby przepaść, to dosyć szybko bym zginął w takim razie. Tu mamy robaczka. I teraz nie wiem, czy iść w górę, czy iść w prawo. Rozwalimy ten kamyczek, bo tu jest... Nie, wydaje mi się, że to pewnie jest jakiś rodzaj waluty. Czy tam dalej mogę pójść? Nie, ale w ogóle się zrobiło strasznie ciemno dookoła. Więc wracamy do naszych przyjaciół, świetlików. Tak mi się wydaje, że to może być jakiś rodzaj waluty. O. Higher beings, these words are for you alone. Czyli wyższe istnienia to są słowa dla was. Wasza wielka siła... podąża wśród nas, skoncentruj swoją duszę i będziesz mógł osiągnąć rzeczy, o których inni tylko mogą marzyć, czyli hold B, żeby wciągać duszę, git malina. Czyli to jest to, co mówiłem, żeby, o, cyk, możemy się dzięki temu uleczyć. Fajnie. No i teraz znowu, kolejne pytanie. Iść w prawo, czy iść w lewo? W razie pójdziemy... A, tutaj też są schody. Dostałem. O nie! Aha, czyli tutaj działa to też na zasadzie takiej, że... Jeden cios, którym dostaniemy, to jest jedno życie, które tracę. I tą energię, którą odzyskuję z pokonanych wrogów, mogę potem przerodzić w odnowienie swojego życia. Czyli to są moje estusy, git. Szybka nauka. Właśnie, jak ja mogę atakować? To też pytanie. Czy mogę atakować w górę i do przodu góra? Nie mogę atakować na ukos. Dobrze, to też jest dosyć istotna informacja. Dobra, tam mamy kolejnego tego komara. Oh shit, oh wow. Dostałem stalaktytem. Tego się nie spodziewałem. No dobra, no ale się sfokusujemy i odnowię sobie to życie, ale to w takim wypadku muszę uważać też na wszelkie pułapki naturalne. Co to jest? O! Czyli to mi daje dodatkowe serduszka. Haha! Haha! Jestem silniejszy. Dobrze się. O! Okej, okay, ataki mnie lekko odpychają w takim wypadku, to muszę pamiętać też. Bardzo ciekawym. Czy ja się mogę jakoś przyczepiać do ściany? Niezbyt. Mam nadzieję, że będę tutaj wrócić, bo tutaj była jakaś walutka. A tutaj co mam? Czy ja mogę tutaj przejść? Jest jakiś skrót? Skrótem Asterixmie. Wow. Wow. A czy tu jest czasem jakiś sekret? Tak jest. Tu mam jakiś sekret, ale tutaj wydaje mi się, że ni cholery nie jestem w stanie tam dojść. Tutaj zniszczymy to. Aha, i teraz czy dam radę? Nie! Myślałem, że uda mi się mimo wszystko doskoczyć do tego ukrytego skarbu. No ale trudno. Najwyżej tutaj kiedyś wrócę, jeżeli będę pamiętał. Inspect. Higher beings, these words are for you alone. Beyond this point you enter the land of King and Creator. Step across this threshold and obey your laws. Czyli wchodzimy do jakiegoś królestwa. Bear witness to the last and only civilization, the eternal kingdom, Hallownest. Czyli to jest jakaś cywilizacja ostatnia, która przetrwała. Nie wiem, czy tak się normalnie wchodzi do czyjegoś domu. Nie wiem, czy tak się chodzi do czyjegoś domu, że się po prostu rozbija drzwi. No nic, skoczymy w dół, no bo nie mam jakby zbytnio innej możliwości. O, latarenki.
Jest bardzo zimno. Trochę jak na dworze. Dirtmouth, The Fading Town, czyli wymierające miasto. O, mamy kogoś. Akala. You're the traveler. I'm afraid there's only me left to offer welcome our towns for quiet to see. Czyli został tylko Elderbug. Pozostali rezydenci zniknęli, poszli w dół. Well, to jest studnia. W dół studni pojedynczo do jaskiń pod wioską. Used to be there was a great kingdom beneath our town. It's long fell to ruin and yet it still draw folks into its depths. Czyli pod tym miastem było jakieś królestwo. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Saskatcho. To królestwo, ruiny do królestwa cały czas przyciągają ludzi. Bogactwo, chwała, oświetlenie, no, jakieś takie enlightenment, to jest poznanie znajomości. Zdarza się obiecywać wiele rzeczy. Nie wiem, nie jest pewien, czy możemy poszukać tam swoich marzeń. W każdym razie radzi nam uważać. Istoty, które tam znajdziemy, są szalone. Jednak posiadanie marzeń może nie jest najlepszą rzeczą, jaką można mieć. No dobrze, także Elder, many used to come hoping the kingdom with the desires, honest it was once called. Supposedly the greatest kingdom there ever was, full of treasures and secrets. Czyli Hollownest było najlepszym królestwem. Co jest ciekawe w ogóle, że ja mam broń, która pochodzi z królestwa Hollownest, więc mogę zakładać, że moja postać w jakimś stopniu jest powiązana z tym królestwem. Now it's nothing more than a poisonous town full of monsters and madness. Czyli to jest też jasna ważna informacja, że tam jest trucizna. Everything fades eventually, I suppose. Jeżeli jestem zmęczony, ta ławeczka może być z żelaza, ale jest wygodna. Nie ma lepszego miejsca, żeby zebrać myśli przed dalszą podróżą. Plus podoba mu się nasze towarzystwo. Co z tymi mędrcami, że zawsze mają takie garby? No to o to chodzi, to jest, wiesz, ich mądrość jest tak ciężka, że garbi ich i głowy opadają im coraz niżej, bo są coraz cięższe głowy. Plus I enjoy the company, not that you seem the talkative sort. To oczywiście moja postać jest nic nie mówiącym bohaterem. Ale tak mi się wydaje, że moja broń jest z Hollownestu, a traditional weapon of Hollownest. Albo móc się cofa z przemęczenia do karku. Też tak może być. Albo spada do tyłka, do brzucha. tradycyjna broń z Hollownestu, więc jeżeli on mówił, że królestwo Hollownestu było czymś wielkim i czymś starym i tak dalej, a ja mam broń z tego królestwa, a ewidentnie z Hollownestu nie przyszedłem, tylko przyszedłem z zewnątrz, więc możliwe, że jestem jakimś rycerzem pochodzącym z tego królestwa, które padło i teraz wracam, żeby je może uratować. A for all mapping supplies will be opening soon, Zelda i Cornifer. Ok, czyli coś związanego z mapami, to jest jakiś sklep związany z mapami, pewnie kiedyś mi się przyda. Bo na razie widzę, że nie mam żadnej mapy ani nic dostępnego, więc niestety. Ok, niekoniecznie chciałem wchodzić do tej studni od razu. Chciałem pójść dalej, ale nie sądziłem, że po prostu spadnę. Forgotten Crossroads, zapomniane rozdroża. No dobrze, no i teraz jesteśmy już zdani na własną rękę. Możemy sobie wrócić z powrotem. No i nie wiem, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, w lewo, czy w prawo, w lewo, czy w prawo. Pójdziemy w lewo. I zobaczymy, cóż tutaj się kryje. Jakiś biały robaczek tu jest też. A, biały robaczek chodzi sobie też może dookoła, czyli może po pionowych i do góry nogami. No białe robaczki trzeba uważać. Dobrze. Szkoda, że czasami te małe drogowskazy nie wskazują, do czego ewentualnie mogą kierować. A co to za muszka? A co to za paskudna muszka? Gin. Hihi. Ciałko upadło i wybuchło. Tego muszku. O, ktoś tu płacze. Halo.
Proszę pana, proszę nie płakać, ja tu jestem. Proszę pana. Panie dżdżownico. Nie mogę z nim porozmawiać, niestety. Tem. No nic, to tutaj będę musiał wrócić później, prawdopodobnie. Jak będę miał coś, co go ucieszy. Na przykład inną dżowniczkę, tak jak on. Jeżeli on jest dżowniczką. Aha, czyli za każdym razem, jak opuszczam pomieszczenie, przeciwnicy się odradzają. Dobrze wiedzieć również. Oh shit! Spadłem. Dobra, ten robaczek się na przykład nie cofa, jak go uderzam, ten biały robaczek, więc to też jest istotna informacja. Tych muszek tutaj jest dosyć sporo. I one się odbijają jak takie piłeczki pinballowe. No nie, jednak się troszeczkę odsuwa. Nie. Shit. Spadam troszeczkę za daleko, mam takie wrażenie. I trochę rzeczy mnie omija. No trudno. Zobaczymy, co jest w takim razie na samym dole. Tego miejsca. Albo spróbuję wrócić może na górę. Chciałbym tak w sumie po kolei w miarę to zeksplorować, przynajmniej na razie. Shit. Dobra, wejdziemy tutaj na razie. Na razie wejdziemy tutaj i zobaczymy, cóż się tutaj ukrywa. Tutaj jest więcej tych muszków. Więcej stalaktytów, na które muszę uważać. Jest. Cóż my tu mamy? Nie wiem, czy to jest checkpoint? Jakaś... Nie, oh fucking shit. No nie to chciałem zrobić. Okej. Tutaj chyba na razie nie dam rady. W takim wypadku... Nie, fuck you. Dobrze, straciłem aż dwa życia. Bo wydaje mi się, że ja się jeszcze nie mogę, albo po prostu nie mogę się przyczepiać do ścian, a póki co to wyglądało na to, że to jest jedyna możliwość, żeby tam się dostać. Nie. Nie chciałem spaść na sam dół. Więc na razie widzę, że tamto przejście... Boże, nie mogę się nauczyć hamować. Nie potrafię się zatrzymywać. Nobody can stop me. Tutaj jest jakieś ładne miejsce. To mi się podoba. Tu jest zieleninka, są krzaczki. Co my tutaj mamy? The Pilgrim's Way, Travelers of Hollowness, descend through verdant wilds and fungal groves to the city at this kingdom's hearts. There all wishes shall be granted, all throes revealed. Okej, czyli to jest w takim razie ścieżka, którą powinienem podążać, jeżeli chcę dostać się do tego miasta, które obiecuje... Okej. Kim jesteś? Stworku. Czyli ten stworek wydaje mi się, że mnie na razie nie przepuści, bo jak się tylko do niego zbliżam, to się zamyka. No dobrze, fair enough. Czyli do tego miasta na razie również nie pójdziemy. Ale drogą metodą prób i błędów uda mi się wyeliminować wszystkie ścieżki, jakie tylko są dookoła i znajdziemy tą poprawną. Czy to jest wejście? Nie. To nie jest początek, gdzie się pojawiliśmy na starcie. Kim ty jesteś? Jakiś taki zombie robaczek trochę to był bardziej. Tutaj jest kamyczek z pieniążkami. O! Komarze! Dobrze, czy zabicie tego robaczka?
muszę cię uwolnić, bo wtedy ten dziadek będzie, nie będzie płakał już. Jak ja go mogę uwolnić? Czy jest jakakolwiek szansa na to, że ja go uwolnię? Wydaje mi się, że chyba nie. Nie, nic nie działa, nic mi więcej nie działa, żaden inny przycisk mi nie działa, fuck. No nic, tamten robaczek w takim wypadku musi póki co zostać. To są robaczki zombie. Ten robaczek zombie skacze nawet. A ten co robi? O nie, ała! Okej, okay. Już wiem co robi ten robaczek. Dobra, naładujemy się, odnowimy sobie życie. Mogłem to zrobić w zasadzie zanim tutaj wszedłem, bo przynajmniej miałbym dodatkowe. Dobrze. Tak to miał dodatkową energię, żeby to zrobić. Tutaj nic nie było. O, shit. Fuck you, man. A, shit. Och, nacisnąłem nie ten przycisk, co chciałem. Chciałem nacisnąć atak, a nacisnąłem skok. jasne, oczywiście, że powiem, że ten unik był zaplanowany. W 100% widziałem ten stalaktyt, który tutaj był. Dobra. To nie żyje. No chodź tu. Chodź tu. 146 pieniążków. No i nie wiem, czy mam iść w dół, czy mam iść tutaj w górę. Tu jest jakaś kolejna jaskinia, jakaś to są, to jest kopalnia najprawdopodobniej jakaś. Tu jest jakiś rozstaj, więc pójdziemy w tą stronę, zobaczymy cóż tutaj znajdę. Nie wiem, czy ja powinienem z nim walczyć, szczerze powiedziawszy. No, jakoś dałem radę. Dzień dobry. Uwolniłem jedną małą kluseczkę. Okej. Okay. To przynajmniej może teraz ten pan, pan robaczek będzie mu coś powie. Jak jedną małą kluseczkę uwolniłem. Dobrze, muszę przyznać, że póki co ta gra strasznie, ale to strasznie mi się podoba. Póki co jest taka wychillowana. Wiem, że będzie gorzej. Domyślam się, że będzie gorzej. Już widząc tą walkę jakby z tym bossem, którego tutaj mieliśmy. Czy z bossem, to jest duże słowo. Z tym rycerzem. Ale widzę, że to będzie gra, która mi się będzie podobała. Gdzie ja jestem? Ja mam wrażenie, że po prostu zboczyłem z kursu minimalnie, a jestem w jakimś The Temple of Black Egg. Kim pan jest? Hello there, how delightful to meet another traveler on these forgotten roads. Czyli to jest też jakiś podróżnik. You're a short one, but you have a strong look about you. Tak, jestem dosyć niewielki. I'm Quirrell. I have something of an obsession with uncharted places. Quirrell? To jest imię, któremu nie do końca ufam. A ty jak myślisz, Kasiu? Powinniśmy ufać postaci, która ma na imię Quirrell? I ma dwie twarze. Nie ufam mu. Kolejne pogięte. Tak, nie, to jest kolejny pogięty, to jest Voldemort. To jest Quirrell i Voldemort. Nie ufam mu. To starożytne królestwo ma wiele fascynujących tajemnic i jedną z najbardziej intrygujących z nich jest przed nami. Wielkie kamienne jajo leżące w truchle Starego Królestwa i to jajko, czy ono jest gorące, na pewno wypuszcza z siebie niezwykłe
powietrze. Czy może być otwarte? Są różne dziwne znaki na nim. A ja kocham tajemnice. I kto wie, jakie leżą przed nami. To jajko wygląda tak, jakbyśmy musieli... Tak, na logikę. Znaczy, wydaje mi się, że to się jajko otworzy. To jest oczywiste. Są schodki, są drzwi, więc to jajko się otworzy. To na 100%. Tylko co trzeba zrobić? Wydaje mi się, że trzeba będzie zabić jakichś bossów. Bo te główki wyglądają jak główki obcych z różnego rodzaju oczami. Także takie jest moje, tak mi się wydaje. O, to będzie najlepsze słowo. Także tak mi się wydaje, że takie to trzeba będzie zrobić, żeby zabić jakichś tam bossów. Ale przekonamy się w przyszłości. Nie wiem, gdzie jestem. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jestem. Chciałbym wrócić... Au. Chciałbym wrócić do miejsca, którego jakieś... z którego może ruszyłem. Nie wiem co prawda po co, ale po prostu... Okej. Okej. Fair enough. Wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy. Dobrze. W lewo. W lewo mamy tą wielką studnię, na której dno możemy pójść, ale mnie najbardziej zaciekawiło z rzeczy, które mijaliśmy, też zejście w dół, ale nieco inne niż to pierwsze, które widzieliśmy. Bo to pierwsze to była po prostu zwykła dziura, a drugie zejście w dół, druga dziura, którą mijaliśmy, była mimo wszystko taką... bardziej przyozdobiona, więc jakby dla mnie to jest sugestia, że może jednak tam będzie jakieś miasto, może tam będzie jakaś cywilizacja, może tam będzie ławeczka. Tamto przejście już zrobiliśmy, tu jest ta kopalnia, tutaj jest to ładne zejście, więc skoczę tutaj i zobaczymy, cóż za tajemnice są przede mną. Aha, tutaj jest zamknięte. Więc nic to nie da. Okej, okay, super, straciłem życie. Cool beans. Dobrze, widzę w takim razie, że regenerują się, odnawiają się robaczki. Nie odnawiają się te postaci, jakby te antropomorficzne robaki. Czyli na przykład ten, co ma tym rogiem, starał się mnie dopaść. To te postaci się nie odrodziły. Dobra, zbierzemy sobie trochę energii z nich. To są dosyć łatwe stworki do pokonania. Na zawsze jest to możliwość zregenerowania życia właśnie na przykład w takich sytuacjach. Jak ta, gdzie po prostu jak debil spadnę w dół na przeciwnika i stracę życie. Dobrze, tutaj sobie skoczymy na sam dół, bo tutaj jest kolejna dziura, do której mogę wejść. Czy ja mogę tą kartkę wziąć? Halo? Tutaj ktoś jest. Kim pan jest? A, hello there. Calm down to explore this beautiful old ruins. Don't mind me. I have fondness for exploring myself, getting lost and finding your way is a pleasure like no other. We are exquisitely lucky, you and I. Okay. On sobie tutaj coś rysuje. I'm a cartographer by trade and I'm working on mapping this area right now. Would you like to buy a copy of my work so far? Oczywiście, że chciałbym dostać mapę. Dostałem mapę, przytrzymaj lewy baton. Map can be useful thing, but it alone won't show you where you are. You have your note ahead for directions. I suggest purchasing a compass from my wife, Iselda. She's just now opening our new map shop in Dirtmouth, selling all sorts of useful things to wanderers like yourself. She will even sell some of my old maps from time to time. I pop back to see her whenever I finish mapping an area. She's always so excited to see me. Dobrze, czyli dostałem mapkę. Dostałem mapkę od pana Cornifeusa. Coś gdzieś pominąłem, mam wrażenie. No nic. Zobaczyć, czy teraz mogę zebrać to. Czy
to jest po prostu taki kawałek papieru, że po prostu jest. Okay, wydaje mi się, że w takim razie może po prostu to być kawałek papieru. No i teraz zobaczymy, czy tu jest jakieś pomieszczonko. O, jakiś robaczek tam był z tyłu. Jakieś, o właśnie. Jakieś coś się są z tyłu. Uła! Czym ty jesteś? Jakimś robaczkiem matką. Wow, 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 wow. No dobra. My bad. To ja zrąbałem tutaj. W 100%, bo się przestraszyłem tego stalaktytu. Ale mamy kolejnego robaczka, kolejną kluseczkę, którą uratowaliśmy. Robię bi, 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 bi. Mam nadzieję, że tamten starszy pan robaczek będzie zadowolony. Au. Czemu mi to robisz? Ach, myślałem, że da radę. Chcę nową umiejętność jakąś. Dobra, tutaj sobie tędy będę w stanie przejść sobie tak tego śmego. Au. Fucking shit, no, no ale bezsensownie tracę to życie czasami. A, nic tu już nie poradzę na to, że spadłem. Czy tędy dam radę wrócić? A, tędy dam radę wrócić. Oh, by the way, I haven't introduced myself, have I? Yes, I should apologize for that. When you spend a lot of time by yourself with just on your thoughts, you forget the nicest of conversation. My name is Cornifer, and I have always loved exploring the world. Why, when I was first hatched, I wandered off immediately, leaving my brothers and sisters and poor mother behind. That's why, as soon as I could, I moved to Dirtmouth with my wife, a huge unending kingdom to explore right at our doorstep. Who could resist? Okay. Anyway, I'll let you return to your travels. With a little luck, we'll meet again. Be safe and farewell. Dobra. How are you finding map? I've tried to fill out as much as I can, but every map is a work in progress. If you would like to fill out some of the map yourself, you can purchase some mapping supplies from my wife up in Dirtmouth. We've set up a little store. Właśnie o tym pomyślałem, że pójdę sobie w zasadzie w górę. Zahaczymy o naszego ulubionego pana, mojego ulubionego pana robaczka. I po tym panu robaczku pójdę do tego sklepu i kupię sobie narzędzia do mapowania samemu. Głównie dlatego, że mam nadzieję, że będzie to faktycznie możliwość mapowania samemu pewnych rzeczy, że nie wiem, jak będę siadał na ławeczce czy whatever, cokolwiek, że on będzie sobie tą mapę uzupełniał u pomieszczenia, w których byłem. To by było bardzo, bardzo wygodne. Cyk. Uleczymy się troszeczkę. Którędy wyżej, którędy wyżej, tędy wyżej. Panie roślinko, błagam pana. No dobrze, zobaczymy, czy tutaj był, dobrze pamiętam? Uhu. Aha, czyli on mi daje nagrody za każdego tego małego, którego uratuje. Nice. Nice. Dobrze, czyli mamy dwa uratowane, te dwie te kluseczki i zostaje ich jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Około 17 do 20. Good shit. Myślałem, że może coś mi powie, może zacznie mówić, odzyska głos, ale jednak nie. On po prostu sobie nie. Jak te robaczkowe kluseczki mają w zwyczaju. Więc teraz wracamy w takim razie na powierzchnię. Tutaj te robaczki to... Wy sobie chodźcie, już was nie będę zabijał. Wracamy.
I sklep jest otwarty. Halleluja. Papanada. Come to buy a map, have you? It's really my husband you should be dealing with. What a surprise. He's headed down below. He'll pop back occasionally to deliver new maps for the store, but I do wish he would spend a little more time up here. I have not much interest in retail myself. Nie wiem czemu, ale się spodziewałem tego, że jego żona i Zelda nie będzie wcale tak zachwycona tym, że on sobie chodzi i uzupełnia mapy. Dobra, zobaczmy, cóż ona ma do sprzedaży. Wayward Compass, highly recommended if you are having trouble finding your way in the maze of ruins below us. Try this charm. It will pinpoint your location on your map, incredibly helpful for finding your bearings in unfamiliar locations. No tego nie potrzebuję póki co. Quill, you will need this if you want to update your map with new areas as you explore. It's essential for anyone serious about mapping. Tak, to chcę. Bo to mi się po prostu może przydać w przyszłości, żeby sobie tą mapę jak najszybciej zacząć uzupełniać, no bo jednak to jest dosyć istotne. Bench pin. These pins will mark benches and other rest spots on your map. Useful if you are exhausted and just need to find somewhere to sit. To też jest wygodne w zasadzie. Cocoon pin. Have you seen these beautiful blue cocoons? I made these pins so you can keep track of them. The cocoons are pretty, but very delicate. Please be careful around them. Okay. Tego nie potrzebuję tak naprawdę. Przynajmniej póki co. To jest do sprzedawców. Hot spring. Nie wiem, do czego służą gorące źródła. Zobaczymy. These markers are new additions to the shop. You can use them to mark interesting spots on your map. The color is quite soothing, don't you think? It is shell marker. Nie, w każdym razie kupię sobie jeszcze to. Co prawda wydam większość pieniążków, które mam, ale przydadzą mi się zaznaczone. Tak, to moim zdaniem jest spoko. Odpocznę sobie, zapiszę się gra. W tym samym czasie mapa się zaktualizuje. Jap. Co się dzieje, Kasiu? Już. Dobra, w takim razie wracamy. Mam zaznaczone, gdzie są różnego rodzaju. Pójdę najpierw jeszcze tutaj w sumie zobaczyć, co się tutaj dzieje, bo tego nie sprawdziłem, bo spadłem od razu na dół i sobie tutaj nie pozwiedzałem. Tutaj jest jakieś przejście, inspekt. Kamienne drzwi z prostym zamkiem, czyli prawdopodobnie będę mógł sobie to miejsce później zwiedzić. Jak będę miał jakiś kluczyk, albo wytrych, albo jakieś inne mistrzostwo świata. Dobrze, i teraz ta mapa jakoś wygląda, no i to mi się podoba. To mi się podoba, chociaż szkoda, że nie jest zaznaczone, gdzie na przykład są te kluseczki i te inne stworki, które udało nam się spotkać. No nic, wydaje mi się, tak jak patrzę sobie na tą mapę, to pójdę na razie w miejsca, które nie wyglądają na... Wezmę na chwilę może myszkę, czy myszka mi zadziała? Nie, nie pokaże się kursor. W każdym razie pójdę sobie w te miejsca, które wyglądają na takie, że jeszcze coś tam mogę zeksplorować, a tego bossa, którego zakładam, że jest bossem, to miejsce na samym środku mapy zostawię sobie na sam koniec. Zobaczymy, co z tym będzie. Wydaje mi się, nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy tutaj w tej grze jest tak samo jak w Soulsach, że jeżeli zginę, no to tracę jakby wszystko to co zebrałem, więc jeżeli tak jest, no to wolę... Jesus Christ. No to właśnie to jest takie głupie tracenie życia. To wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że wydałem te pieniążki na te rzeczy, które faktycznie mogą mi się potencjalnie przydać. Bo po co jej kisić tak naprawdę? Okej, wydaje mi się, że ja chyba tak czy siak muszę iść tutaj, bo w sumie teraz tak się zastanawiam, że ja jestem... Okej, wiem, gdzie ja jestem. Dobra. Więc albo będę musiał iść do tego Cornifera, Cornifeusa, czy jak on tam się nazywał. Już zapomniałem jego imienia. Więc dobrze dla mnie.
Okej, tutaj nie. Coś tu sobie tak wesoło śpiewał, jejku. Oh, bury my brother, pale and slight, bury my father with his eyes shut tight, bury my sisters, two by two, and then when we are done, let's bury me too. Ha ha ha, do you know that one? It's one of my favorites. We can sing something if you like. You start singing and I'll join in. I bet you have a beautiful singing voice. Oczywiście, że mam piękny głos do śpiewania, to jest oczywistość. So what are you down here for? If you come to get wealthy, just look around you. These mines are still bursting with riches. There's plenty for everyone. Just grab a pick and join. Czyli tutaj mogę sobie coś wydobywać, jeżeli będę miał kilof do tego. A kilofa nie mam. Okej, to jest jakaś winda. Halo, dzień dobry. Okej. Nie wiem, co to mi dało, szczerze powiedziawszy. Coś mi dało. Coś na pewno mi dało. Proszę. Dajcie mi tutaj jakąś walutę. Jakąś ciężką walutę mi z tego dajcie. Ludziska. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. A, bo dobra, whatever, yolo. Nie, 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 nie mówię o tym, że o odsłanianiu, tylko tutaj jest niestabilna podłoga i... Ale... Wiesz co, to mogą być problemy z może kamerą. Już sekundkę mi to zajmie. Jak uważasz, że jestem zbyt ciemny, to już to zmienię. Znaczy zwykle to ja gram jak jest ciemno. Już, więc nawet monitor wtedy, nawet jeżeli gra jest ciemna, to przynajmniej rozświetla lepiej. Teraz tak niestety nie jest. Focus. No dobra, czyli tutaj tak naprawdę też nic nie mam do zwiedzenia zbytnio. Tym przejściem tutaj póki co nie przejdę. Szkoda, że on właśnie nie zaznacza sobie na tej mapie przejść, które są działające i przejść, które są niedziałające. No i w takim wypadku po prostu muszę iść do tego, tam gdzie był ten mój przyjaciel z mapami. I to jest jedyne przejście, którym faktycznie mogę coś zrobić z tego co widzę. To jest jedyne miejsce. Czyli oni się odradzają w momencie, w którym ja wyjdę, w ogóle opuszczę tą lokację. No git. Gin, robaczku. Oh shit, myślałem, że już go zabiłem. O, ja pierdykam, to było bez sensu. To było bezsensowne stracenie życia. Czyli mój ulubiony sposób na tracenie życia. Gincie, robaczki, gincie. Już mam pełnego estusika. No dobra, no i tutaj tak naprawdę muszę po prostu skoczyć na dół. Do pana mapmistrza Kornifeusa albo Koryfeusza. Nie wiem, Kornifeus i Koryfeusz jakoś brzmi bardzo Dragon Age'owo. Więc nie kojarzy mi się dobrze to imię. Bo niestety nie kojarzy mi się dobrze antagonista z Dragon Age Inquisition. Ach. Hop, hop. Hop, hop. I tutaj ostatni kamyczek.
tu jest jakieś tajemne przejście było. To może te tajemne przejścia też są po prostu poukrywane w taki sposób, że ja muszę w nie napieprzać, bo to są te kamienne drzwi. Oh shit. Co się dzieje? Czemu to się zamknęło? Au. Czy to jest jakaś walka z bossem czy coś? Bo nie za bardzo wiem, co się dzieje. No tak, to była jakaś... Pseudo walka z bossem. Okej, okay, fair enough. Tam nie pójdę na razie. Tutaj mamy więcej hasików. Super. Przydałyby mi się jakieś uniki, coś takiego, żebym chociaż mógł sobie jakieś dyszować lewo, prawo. To by było bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Aha, okej, okay. Czyli to tutaj zostaje po prostu, ten robaczek. Fajnie, fajnie. Czyli to jest przejście, którego on nie zaznaczył. Co my tutaj mamy? Mam ławeczkę. Jest ławeczka. Dobrze. Dobrze. To w razie czego z tego punktu będę mógł sobie z powrotem ruszać na podróż. Było bardzo ładne miejsce, gorące źródełko. Nie wiem co prawda co to gorące źródełko robi. Prawdopodobnie może mi regenerować życie. Tak bym zakładał. No nic, ale idziemy w takim wypadku dalej. Nie będę tutaj pozostawał jakoś dużo, dużo dłużej. To pomieszczenie... Wow, wow, wow! A się przestraszyłem. Zupełnie się nie spodziewałem tego typka tutaj. Dobra, muszę przejść tędy mimo wszystko. To się schowało, to się schowało. To się schowało, to leci do mnie. Dobra, tutaj sobie rozwalę ten kamyczek, why not? Wiedziałem, wiedziałem, że troszeczkę za późno skoczyłem. Wykonując ten skok, już miałem w głowie takie at this moment I knew. Fucked up. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu. No i teraz właśnie nie wiem, czy lecieć... Jesus Christ, serio. Czy iść w stronę bossa, czy iść w stronę jakąś inną. Tutaj doskoczę, no niezbyt, niezbyt tutaj doskoczę. No bo jestem w tym pokoiku. Zaraz przed pójściem w górę. Ach! Śmieszne, że one tak pierdzą jak umierają te wszystkie stworki. Takie robią. Okej. Okay. Tędy mogę przejść tu. Wziąć sobie ten pieniądz. A za chwilę wrócę tam na górę jeszcze, bo ciekawi mnie, co tam jeszcze jest. Doskoczę, doskoczę. Słabo, że te wszystkie pieniążki lecą tam w stronę, z której potencjalnie mogę się nie wydostać. Nie dać rady wydostać, żeby mnie nie uderzył. A no właśnie. Dokładnie jak przewidziałem. Oh shit. To było trochę straszne. To było trochę straszne. To było bardzo blisko tego, żebym dostał w papsko. No i tu jest drogowskaz do tego... Do tego bossa. No i nie wiem teraz, no. No spróbuję. O, shit. Spróbuję, no. Zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy podczas tej walki. Chociaż trochę się
Trochę się cykam, nie będę was kłamywał. Trochę się boję tej walki. Cóż my tutaj mamy? To jest jakiś sklep. Cóż to jest? Okej, okay. Jest kolejna ławeczka. Bardzo się cieszę. Czyli mamy potencjalnie ławeczkę bardzo blisko potencjalnego bossa. Etol machine with the symbol of a stack, insert geo. Nie, bo nie wiem, gdzie to mnie zabierze. Więc na razie nic nie będę płacił. Jezus Maria. Nie będę nic płacił, skoro nie wiem, gdzie i czy powinien tam w ogóle pojechać. Okej. Spinamy się wyżej. I no tu będzie to przejście do bossa. Otworzę sobie ten skrót. Bo to wydaje mi się, że będzie na spokojnie, to będzie skrót. Tam były te metalowe drzwi takie, które miałem zamknięte. O, właśnie. To i czy to otworzy? Jap, jap, jap. To mi otworzyło przejście. Tutaj słyszę jakieś głosy. Nie wiem skąd, nie wiem od kogo i nie wiem dlaczego. Ale słyszę głosy. Ciekawe, czy będę mógł ulepszyć jakoś swój miecz, żeby kiedyś go pokonywać szybciej niż właśnie przez 10 godzin zdziwaczyć. Okej. Okay. Nara, ziomek. Nara, 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 noro, hej. Czy walka do bossa będzie tak faktycznie wyglądała, że będę musiał tak sobie przechodzić i zabijać te stworki za każdym razem? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Uff. Trochę się bałem, że teraz dostanę tym atakiem. Okej, okay. Muzyka zniknęła, więc ewidentnie będziemy mieli do czynienia z czymś. Jednak nie zniknęła, ale jest dziwna. Aż shit, dałem się trafić bezsensownie. Dałem się bezsensownie trafić. Shit, false knight. Okej. Okay. Nie wiem, co zrobi teraz. A, okej. Okay. Okej, okay, już wiem, co zrobi teraz. Uderzy mnie w ten sposób. Okej, okay, to muszę uciec. I teraz uderzy tą... tak. Czyli on walczy bardzo... nie, bez sensu. Skoczyłem. Okej, okay, mogę teraz bić takiego... komiko, ładną buźkę. Panie kolego, proszę przestać. Spadło to na nie. Go! Okej. Okay. Ach, fuck. Okej, okay. gin. O nie! Bez sensu dostałem. Leczyć troszeczkę chociaż. Dobra, wydaje mi się, że pewnie będzie jak w każdej grze, w większości gier przynajmniej, jeżeli chodzi o fazy, to będą trzy fazy tego bossa i po tej zginie. Shit. Dostałem za bardzo.
za bardzo. Poczułem się zbyt pewnie. Okej, teraz mnie uderzy fala uderzeniowa. O. Fala uderzeniowa. No nie. Też fala uderzeniowa. Czy uda mi się? Uszło. Dobra, udało się i teraz. Dawaj, bigo, 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 zabij go. Naprawdę go nie zabiłem jeszcze? Dobra, leczymy się podwójnie. A jednak się udało, czyli zginął. Chyba. Okej, to przejście mogłem tutaj zniszczyć. No dobra, skoczymy w dół. Czy on zginie tym sposobem? Dobra, co to jest? Mogę to wziąć? City Crest. Cóż to jest City Crest? Stone slab bearing the crest of the Hollow Nest Capital City has an insert on the back. Okej. Okay. Wow, jestem z siebie dumny. Zabiłem pierwszego bossa za pierwszym razem. Uła! Ile pieniądza. I like it. I like them monies. Tam coś jest jeszcze. Dobrze, cofnę się w takim wypadku na szybko. Śmieszny był ten bossik. Fajnie, to mi się strasznie podobało. Tego nie było... Jakby nie zauważyłem do końca wcześniej. Ale bardzo fajną, naprawdę bardzo fajną rzeczą jest to, że... wcześniej pojawili się przeciwnicy, którzy byli bardzo podobni do tego bossa. Że można się było nauczyć mniej więcej, że jeżeli będzie się cofał i tym atakiem takim od tyłu ładowanym, że będzie ta fala uderzeniowa, to wtedy już byłem nauczony tego, że okej, ta fala uderzeniowa będzie bolała, jeżeli mnie uderzy, jeżeli mnie trafi. Także to było spoko, to było naprawdę fajne. Takie wprowadzenie do tego bossa przez przeciwników innych, którzy się pojawiali. To było naprawdę bardzo spoko. Nie mam pojęcia, gdzie ja teraz jestem. Jest jakieś tajemnicze miejsce. Tu jest jakieś przejście. Tu jest jakaś kaseta. Sorry I missed you, if you're think lost, why not pop up to our store in Dirtmouth and purchase a map in this area available now for an excellent price. Aha, okej, okay, czyli to jest przejście do tego... czyli jestem, dobra, przy tym kominie, że tak to po nazwę, roboczo. Cóż my mamy tutaj? Jakieś kości, czaszki, głowy. Nie wygląda to miło. Nie wygląda to miło, to jest jakaś... Ha. Nie wiem, świątynia? Halo, dzień dobry. Mogę tutaj odpocząć, super. To jest bardzo, bardzo istotne w takim wypadku. Wydaje mi się, że wiem, gdzie powinienem iść teraz. Oh, who is that creeping out of darkness? My, you are looking grim, a strange empty face and a wicked-looking weapon. Weapon. Something important has drawn you into the Hollow's Nest corpse, but I won't ask what. Perhaps the reason you have found me is because you need my help. Bardzo możliwe, nie wiem, jakiej pomocy możesz mi udzielić, ale może jest to twoja pomoc, która mi się teraz przyda. Say no more, friend. I'm going to give you a gift, and instead it is spell of my own creation. It's just perfect for a little one like you. Cóż to za zaklęcie będzie? Nie sądziłem, że dostanę jakieś zaklęcie. Co to jest? Daj mi to! I teraz zostanę zgwałcony. Vengeful Spirit. Tap B to unleash spirit. Spirits will deplete your soul. Replenish soul by striking enemies. Okej. Okay. Czyli to jest taki... Kamehameha.
Oh, you have woken at last. I apologize. Perhaps I should have warned you about the power of that spell. I was watching over you as you slept, but seemed to have slipped away myself. Now you are awake. I was wondering whether you would do me a small favor, not as a repayment for my gift, of course, simply because we are now friends. You see, a horrid great beast has made its home in the heart of this temple. Such disrespect. I would be quite grateful if you were to venture deeper in and slay it for me. Jakaś straszna bestia tam mieszka, co mnie bardzo niezbyt cieszy. It's a hardy creature, but with your new power you are more than a match for it. Good luck with this small favor, my friend. Oh ho ho ho. Czyli... Czyli muszę to zabić. Czyli muszę zabić jakąś bestię, która tutaj żyje. No, to mnie tak już nie cieszy aż tak mocno. mały pancerniku. Ja muszę iść prawdopodobnie do dużego pancernika teraz. A się bawię w jakieś kurde zabijanie bestii w świątyniach. Kurde, no, mam sporo pieniądzów i w zasadzie nie chciałbym ich stracić, fuck. Walcząc z jakąś kurde bestią. O nie, jeszcze, no, już myślałem, że ta walka z bestią będzie na... Ja po prostu jestem mistrzem, jeżeli chodzi o spadanie z tych wszystkich platform. Szczególnie w momencie, gdy moje ataki tak nie do końca sprawiają, że ja stoję w miejscu, tylko troszeczkę się przesuwam. To jest kiepskie. Że się przesuwam i przez to spadam dużo, dużo, dużo łatwiej. Normalnie. Cóż my tutaj mamy? Co to jest za przejście? Okej. Okay. To jest jakaś statuetka. Kurde, no. Naprawdę, w takie głupie sposoby czasami tracę to życie. Na przykład teraz. Na przykład teraz to był głupi sposób na utratę życia. Dobra, tutaj mamy ten kokonik, który mi daje te dodatkowe serduszka takie. Albo i nie. Co się dzieje? Czemu one... A, okej. Okay. Właśnie, już się przestraszyłem, że ten robaczek mi ukradł. A, okej. Okay. Czyli teraz się uczymy walki z tym stworkiem, dobra. Kurde. Giń, siła nieczysta. Dobrze, okej. Okay. Myślałem, że to będzie trudniejsze mimo wszystko. Inspekt, cóż my tutaj mamy? Soul Catcher, equip a charm to activate its powerful abilities. To equip a charm, open the charm menu while resting at benches. Okej, okay, dostałem jakiś pierwszy charm swój. Dobrze, zginęła ta twoja bestia, ziomek. So it's done then, you have slain the beast, the poor thing. It must have been terrified of you. It used to be quite docile, but the rancid air in these caverns filled it with some ancient rage.
Still, you did, what you had to, what had to be done. You have my gratitude. Of course, we both know you wouldn't have made it through without that spell of mine. To jest prawda. Nie dałbym rady bez tego zaklęcia. Ah, look, the gate between us has opened. I'm sure you're eager to move on. Farewell and have faith. Whether you're seeking, it will find you. Dobrze, czyli to jest tak naprawdę głównie dla mnie potwierdzenie, że tak, powinienem. Dobra, charm, że powinienem pójść teraz w to miejsce, gdzie faktycznie był ten pancernik blokujący przejście. Soul Catcher. Used by shamans to draw more soul from the world around them, increases the amount of soul gained when striking an enemy with the nail. No dobrze, wyekwipuję sobie to. Co prawda kosztuje to 2, no ale nie mam żadnego innego charmu, więc nie do końca jest to dla mnie ważne, żeby koniecznie teraz te charmy jakoś sobie sensownie rozplanować. A im więcej będę tak naprawdę dostawał tego soula, uderzając przeciwników, tym szybciej będę mógł sobie naładować ten atak specjalny. A z racji tego, że jest to na razie mój jedyny atak specjalny, jaki posiadam, goddammit, nie potrafię skakać, no to dobrze jest go mieć. Cyk, cyk. No faktycznie dosyć sporo tego soula dostaję. Jopa. Chociaż mówię, najbardziej by mi się przydało jakieś coś do skakania. No nic, wydaje mi się, że pójdę do tego sklepu z mapami i tam spróbuję zakupić sobie wszystkie pozostałe rzeczy, bo chyba stać mi na wszystkie pozostałe rzeczy, które tam mają do sprzedania. A na razie nie widzę jakby potrzeby zbierania hajsów na coś nadzwyczajnego, no bo jeszcze innego sklepu i innego miasta nie spotkałem, więc nie to chciałem zrobić. Zupełnie nie to chciałem zrobić. Także pójdziemy do sklepu tutaj. I proszę pani, co pani ma na sprzedaż? Bapanaba. Poproszę to. Bo to jest ciekawe. Kupię sobie to, bo to nie wiem, czy nie odblokowuje nowych rzeczy. Nie do końca. These markers are new additions to the shop. You can use them to mark interesting spots on your map. Ok. Nie, no dobra, kupię sobie to. I kupię sobie to. I ile mi pieniążków zostanie? 250. Dobra, kupię sobie ten kompas, bo whatever. Tylko on chyba też jest jako charm traktowany, więc muszę go wyekwipować. Trudno, najwyżej potem będę narzekał, że wydałem całe pieniążki, które miałem, ale no dobra. I mamy wszystkie trzy czarmy, ale dzięki temu będę mógł też zobaczyć, gdzie ja jestem na tej mapie, nie? Także spoko. No jest to wygodne. Moim zdaniem jest to wygodne. Ja lubię akurat, czasami lubię wiedzieć, gdzie jestem. Dobra, w takim razie ruszamy na przygodę, na walkę z panem pancernikiem. Bo na razie jeszcze nie mogę. Gdzie był ten pancernik? To jest pytanie. Chyba tutaj. Tak mi się coś kojarzy, że tutaj. No ale zobaczymy, czy dobrze pamiętałem. Dobrze pamiętałem. Jezus. Ach, fuck you. Ale mnie trafił tym małym pancerniczkiem. Nie wiem, co tam, zaraz zobaczymy, co jest tam na górze, czy doskoczę, nie doskoczę, oh shit. Zostało mi ostatnie życie i zostało mi tyle, co nic. energii do odnowienia się, a jestem w miejscu, którego zupełnie nie znam. I nie wiem, jaki rodzaj przeciwników tutaj będzie, bo na pewno będzie inny niż wcześniej.
Green Path. Jakieś pitoszki tutaj są. Są jakieś... No, jakieś pitoszki. Ojejku, a czym ty jesteś? Przepraszam, cię musiałem zabić, ale potrzebuję życia, potrzebuję energii. Żeby przeżyć chociaż trochę. Aha, okej, okay. Czyli to wybucha. Dobrze wiedzieć, że te stworki... A, nie mam mapy dla tej strefy. Jesus fucking Christ, ale jestem głupi. Ale fajna muzyczka w ogóle, to jest ładna. Po prostu ta strefa, widzę, już będzie mi się bardzo podobała. Bo jestem w niej beznadziejny w poruszaniu się po niej. Au! Czy wszystko tutaj musi chcieć mnie zabić? No i tego nie zabiję. No właśnie. Fuck. Gdzieś teraz od drodze. A tutaj. Nice. Nice. Czemu moja ta jest pęknięta? Ta moja kula. Ta moja kula jest pęknięta. Czemu? Ej, mam nadzieję, że w takim razie... O. Ja mam w takim razie nadzieję, że... Przynajmniej nie... że przynajmniej dalej będzie zabity ten... ten jegomość tutejszy. Tak, uff. Dobra, teraz kwestia odnalezienia się z powrotem w tym... w tym miejscu i zlokalizowania mojej duszy. Dusza. Najważniejsza jest dusza. Green Path. Au! Green. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj w okolicy mogło być... O, on wybuchnie teraz, okej. Okay. Przeżył. I zginął. Przeżył i zginął. Dobra, i to gdzieś tutaj. Ja muszę z nim walczyć. Aha, okej. Okay. What the fuck? Leczyłem się. Dajcie mi jakiegoś dasha, albo żebym mógł szybciej chodzić. Chcę się szybciej poruszać. No dobra, ale nauczyłem się czegoś nowego. Nie mogę ufać samemu sobie. I ewidentnie zginąłem w bardzo kiepskim miejscu i nie odzyskam już tych 50. Dobrze, że wydałem w sumie te hajsiki. Bo miałem tam ich z 500. Nie, no, miałem 600 tych hajsów, więc to było smutne, jak mnie teraz wszystkie stracił. Ups. Czkawka. Chwila przerwy, bo czkawka. Co oglądasz? W sensie, że wydaje się, że są niewidzialne, a później się pojawiają, tak? Takie magiczne. Oh. Tracę życie bez sensu.
Idziemy dalej. Green Puff, Green Puff. Ja mówiłem, że mi się to miejsce podoba. Już mniej. Już trochę mniej. A, zapomniałem, że on wybucha. Oczywiście. Malina. O, uderzyłem go na dwa razy i odzyskałem 9. Odzyskałem. Wow. Czy się na tej zostanie, czy ja mogę zabić? Aha, mogę zabić. Good to know. I zginąłem tak centralnie, naprawdę na samym końcu tej strefy. Nice. Dobra, muszę szukać jakiejś kartki. Chciałbym tego pana z... O, proszę bardzo, tutaj mam ławeczkę. Ale chciałbym tego pana z mapami gdzieś dorwać. Dobra, tutaj nic nie ma. Czy jest jakieś przejście? A, tutaj jest kamień. Kamień z pieniądzem. Z pieniądzem. Tam jest jakiś ten. A ty kim jesteś? Aha. Ty się chcesz bić. Rozumiem. Rozumiem. Wyglądasz fajnie, ale chcesz się bić. To jest taki bardziej zaawansowany komar, aniżeli tamten poprzedni, z którym walczyłem. Good. Dobra, tutaj mamy tego ziomeczkę. Bym chciał, żeby on odszedł sobie od... żeby miał miejsce właśnie, żeby uciec w razie czego. Dobra, on teraz wybuchnie. Ja sobie zeskoczę tędy i tutaj mamy kolejne źródło waluty. Dobra, pójdę tutaj w prawo. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę się zgubiłem i nie wiem, gdzie jestem do końca. A, nice. Nice. Super dostałem. Baty. Dobra, dzięki temu mogę wskoczyć tutaj wyżej. Czy tym mogę go zabić? Przekonamy. Yes. Czyli jest możliwość zabicia pułapką. Dobra. O, widzę kawałek papieru. Widzę kawałki papieru, siema! Isn't this a contrast from the crossroads? Such a humid, lively place. The road twists and turns in the most wonderful ways. I've done my best to chart the area ahead, though I must admit some of the area's inhabitants provided quite a nuisance. Oczywiście, że chcę kupić tą mapkę. I jestem tu. Tak, no dobra, no czyli tak naprawdę muszę iść niżej. No to wychodzi.
No to wychodzi, że muszę iść niżej, bo tutaj nie wskoczę. Nie ma tam, nie mam takiej umiejętności jeszcze, żeby tam wskoczyć. A, okej. Okay. Czyli to był sposób na to, żeby się tam wydostać. No, zrobiłem to po prostu dlatego, że po prostu to rozwalę. Dobra, to zginęło. To zginęło. Co prawda wtedy za nich nie dostaję pieniążków. Ani Soula. No ale... No tutaj nie wygląda, to przejście nie wygląda bardzo miło. Te zęby wszędzie na górze i na dole nie wyglądają zbyt sympatycznie. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Tiny squib, you approach fearless. Are you a hunter like me? Do you feel the urge inside to stalk, to kill, to understand? Then take it, my journal, it will aid you. At first the text may seem difficult to disconcern, but the learned hunter will come to understand its words. Venture to the depths of this land and slay the beast. Prove yourself worthy to bear the mark of hunter. Okej. Dostałem jakiś journal od strasznego wielkiego potwora. Take in the hunter's journal, open menu to navigate to the journal pane, defeat the enemies to add new entries. Okay. Czyli to jest, tutaj mamy journal. Mamy Crowlida, Vengefly, Grazera, Tick-Tick. To mi się bardzo podoba. To jest bardzo dobra nazwa dla tego potworka. Tick-Tick. Aspid Hunter, Aspid Mother, Aspid Hatchling, Wandering Husk, Husk Hornhead, Leaping Husk, Husk Bully, Husk Guard, False Knight, Baldur, Elder Baldur, Moskrip, Moskin, Shade Echo. Okej, na razie niezbyt dużą tą mapkę. To jest mój skill. No dobra, na razie mam dalej te dwa czarmy tylko i wyłącznie, więc spoko. Czy on mi coś jeszcze powie ciekawego? Ciekawe, czy on mi coś daje, jeżeli odkryję wszystkie stworzenka, jakie tutaj są. Ale wiedziałem, że tutaj będzie coś strasznego, że będzie coś creepy, bo te zęby tutaj na górze i na dole zwiastowały to, że nie będzie to wcale przyjemne miejsce. A, tutaj są te dwa stworki. Dobra. Cóż, ty mała suko. Okej, tutaj mamy ten, minerały. Dobra, czyli jeżeli ta kosztowała 60, to tak naprawdę w momencie, jak będę zaczynał kolejną strefę, muszę mieć przynajmniej 70 pieniądza. Aha, okej. 70 pieniądza. Zabijcie mnie. Dobra, zrobimy jedną rzecz, którą wydaje mi się, że trzeba zrobić, mianowicie spuścić właśnie to na sam dół, tutaj, i teraz to tutaj, i teraz to tutaj, i mamy, uratowaliśmy kolejnego kluseczka. Z sensu straciłem życie. Znowu. To jest po prostu klasyka u mnie. Bezsensowne tracenie życia. Dobrze idę. Okej, to tak strzela na ukos. Wybuchnij sobie. My dear friend. Tutaj wydaje mi się, że coś musi być, bo tutaj na darmo, ziomeczku, nie byłeś. Those who stray from White Knight Roads shall face the law of Un. Jakieś prawa dziwne tutaj mają. To jest jakieś zejście w dół. Niekoniecznie to chciałem zrobić. Chciałem zostać na drodze, tak jak byłem. Pa.
uleczymy się raz. Gin ciermaczki. Nie, bo chciałbym dojść do tej ławeczki i w zasadzie zobaczyć, czy to jest jakieś właśnie też miasto, czy coś. Bo oczywiście mogę się tam zgubić i pójść sobie w dół. Au. To jest ta roślina, okej. Gin roślino. Ciekawe mnie, czy to ją tak zabija tak na amen, czy nie na amen, na amen. Więc idziemy dalej. Teraz będę miał długą ścieżkę następnie, no bo tak naprawdę nie wiem, którędy ja powinienem iść. I to jest jakby cały myk. Tutaj ten kwas skwierczy. Wow! Boże, co to jest? Zupełnie nie chciałem strzelić tym pociskiem. Ale okej, niech będzie. On też tutaj moim zdaniem bez powodu nie siedzi. Czemu tu byłeś? Czemu tu byłeś, mały stworku? Może jednak był bez powodu. Stałem się, no. Dawaj, wyskocz gdzieś. Co to było? Co to było? Chcę zobaczyć, co to jest. Moss Charger. Defeat 14 more to decipher the hunter's notes. Nie to chciałem zrobić. A tutaj co mi to pokazuje? A to są jakieś notatki? A, można sobie rozwinąć. Można powiększyć swoją wiedzę o lore tych postaci. Tu jest czerwona dalej. Aha. Zginąłeś, mały Moss Chargerze. Dobra, tu jest to znowu ta czerwona. Ona gdzieś ucieka. Hoppa, hoppa. Cóż my tutaj mamy za ciekawe miejsce? Tutaj trochę zboczę z trasy, już whatever. Wiem, że przed chwilą mówiłem, że nie będę zbaczał z trasy w ogóle, ale. Ale trochę zboczę z trasy. Okej. Okay. What is this? Aha, okej. Okay. W jakimś dziwnym miejscu, przez które się chyba nie przedostanę, tak. Tam jest jakiś przedmiot. Nie, ale wygląda na to, że raczej. raczej nie. No nic, spróbuję, ale. Jest. Dobrze, dobrze mi poszło. Ten początkowy, tak. Początkowy skok był ekstra. Nie, no dobra, czyli tutaj nawet nie puści mnie tak naprawdę do końca dalej. Niestety. Nie wiem, co się stało z tym właśnie stworkiem. No naprawdę, zacząłem go bić w momencie, jak on się tylko od razu pojawił. Ale miał. Jest niszczalność przez chwilę włączoną. Super. Jeszcze to zaklęcie nie zadziałało. Jeszcze nie zadziałało zaklęcie. No domiar złego. A, i też to. Jeszcze on wybuchł. Co to mnie... A! To mnie uderzyło, okej. Okay. Nie jestem zbyt dobry w... zauważaniu tego, co się dzieje. Ja się zupełnie nie ogarniam tych krzaczków, nie krzaczków, które się pojawiają. Au, wow! Dobra, to niech umrze. To też niech umrze, po prostu. W ten sposób tak będzie najłatwiej. Dobra, wrócimy do
tutaj na górę, bo tu jest jakieś przejście wyżej. Okej, czyli jestem blisko tego, gdzie być powinienem. Au. Dobra, uleczę się na szybko. Przynajmniej dwa serduszka uleczę. Tu jest jakieś przejście, widzę. Dobra. Zapamiętać, jeżeli wychodzi ten krzaczkowy stworek, to nie mogę sobie po prostu tak o go zacząć bić, bo jest... O. Mogę się uleczyć przynajmniej dzięki tej roślinie, więc ta roślina jednak nie jest taka zła. Ma swoje plusy. Dobrze, skinęła. Tutaj, co my mamy tutaj? Tutaj mamy też jakieś przejście. Czy to jest przejście? Aha, czyli tutaj tak naprawdę mogę się... No nie, niekoniecznie, tędy nie chcę iść, bo tutaj się będę cofał do tej ławeczki, jasne, to było całkiem spoko. Teraz sobie usiąść na ławeczce. Ale boję się, że to przejście działało raczej w taki sposób, że mógłbym pójść do ławeczki, ale bym od ławeczki nie wrócił tutaj. Więc wolę nie ryzykować. Ała. To zaklęcie jest dosyć mocne w ogóle. To zaklęcie jest dosyć mocne. Dobra, tutaj mamy znowu tą... Dobra, wolę tam w ciemno nie skakać w dół. Ale tutaj niżej jest ławeczka. Dobra, nie, to jednak wracam. Idę! Shit! Jestem blisko ławeczki. Gimi ławeczka. O. A. Jest. Tak, tutaj muszę zapłacić, żeby się otworzyło to przejście i żebym mógł sobie na ławeczce usiąść. Uff. Dobrze, jak wygląda mapa teraz? Tamto pomieszczenie mam niezbadane do końca. Tutaj mamy jakieś różne stworki na dole, ale nie mam potrzeby się tam cofać. To przejście już jest otwarte. W sumie fajnie, że przez przypadek udało mi się... O. Przez przypadek udało mi się wpaść prosto w atak przeciwnika. Że udało mi się odblokować to przejście. Tak za jednym razem zginął? No, idziemy wyżej w takim razie, bo wydaje mi się, że ta czerwona tajemnicza postać może być właśnie tutaj na górze. Mam przynajmniej taką nadzieję. O. No bo z jakiegoś powodu ten kartograf to zaznaczył jakimiś filarami. Także wskoczmy, zobaczmy, cóż się tutaj dzieje. Mogę iść w prawo. I w prawo mam jakiegoś przeciwnika, okej. Fajnie. No, kim jesteś? Kim jesteś, dokąd zdążysz? Przydałaby mi się na pewno... Ała! Ła! Zginął. Co się stało? O nie! Z
Zaraz wyciągnie się. Jakimś nagle pojawiłem się znowu w dziwnym miejscu. Ale nie mogę tutaj wejść wyżej. Czyli się tylko nie tędy mogę wejść wyżej. Gdzie tutaj dojdę? Tędy. Jest jakaś nowa strefa. Dobra, do nowej strefy na razie może nie będę się zapędzał w takim razie. Wrócę tam, gdzie miałem iść. A ciekawy był w ogóle ten przeciwnik, z którym przed chwilą walczyłem. To było Moss Knight. Protector of Greenpuff, trained in the ways of the nail and the shell. Też bym chciał być wytrenowany w drodze Nail and the Shell. No dawaj, uderz mnie. Uderz mnie! Gdzie idziesz? Ciągnąć pranie. Dobrze. Nie spadło. Zboczko. O, kamerka. Szaleje. Dobra, czy ja mogę przejść do serii tędy? Nie wiem po co ja tak chodziłem wszędzie dookoła. Mogłem tędy przejść po prostu. Nice. Good to know. Aha, tędy nie dam rady. What? A. Czyli czyżbym ja musiał pójść tamtędy, gdzie poszedłem przez przypadek? No nic, jeszcze pójdę tutaj wyżej, może coś się wyjaśni, ale tam nie byłem w stanie wskoczyć. Cóż tutaj mamy? The greater mind once dreams of leaf and cast this cavern so. In every bush and every vine the mind of Un reveals itself to us. Un. Czymkolwiek jest un. No dobra, no. To w takim razie chyba muszę iść tamtędy, no bo nie wiem. Nie widzę innej opcji za bardzo. Więc pójdziemy sobie do tej nowej strefy, no. We will see. We will see. Ewentualnie mogę iść tutaj dalej. I to widzę, że jest dalej niby ta sama strefa. Więc... Co to? Ginij, robaku. Nie wiem, czy to jest boss tutejszy, czy nie, ale tak wygląda. Au, dostałem. Ach, fuck. Ach, shit, dostałem tak. Tak, to jest ewidentnie boss. No dobra. Nie wiem, jak go najlepiej podejść, szczerze powiedziawszy. A na pewno nie w ten sposób. Na pewno nie w ten sposób. Hmm.
fuck, nie w tą stronę, abym go trafił. Jesus. Bez sensu. Yes. Zginął. A, czy wybuchnie? Dobrze. Wybuchł. Halo, panie kolego. Żyje pan? Jest pan bardzo podobny do mnie. Just what do you think you're doing? You dare to come between me and my prey? It is a habit of yours to scurry about, getting in the way of causing brother. Know this car, I'm Zod the Mighty. A knight of great renown. Cross me again and you will find out why they call me Weapon Life Ender. Okej, okay, ja mu pomogłem. Ewidentnie wyglądał takiego, co zaraz zginie tutaj, ale... Oczywiście mi się dostało. Oczywiście mi się dostało. No nic, trudno. Ja mam poczucie dobrze wykonanego obowiązku. Chodź tu, mała. Szuja. Chodź tu, chodź tu. Dobra, tam ci został na dole. A nie, jednak się tutaj pojawił też. No, dawaj. Dawaj, I dare you. I double dare you, motherfucker. No, dobrze ci tak, mała klisto. Teoretycznie jakoś w tamtą stronę powinienem iść. No ale sobie sprawdzę jeszcze chociaż tutaj co jest. Aha. Więcej tego mojego gówna. No, dalej. Komend mi browski. Cóż tu jest? The Grim Children walk from the dream onto these lands. Here we now shall wait patient for the call to return. Czy to są jakieś, nie wiem, grobowce? Rzeczy to są jakieś grobowce? Czy ja to później będę musiał znajdywać? I oczywiście nie zapamiętuję nic, co ja mam zrobić tutaj. Tam mamy tego rycerza. Znajomego nam dobrze. Wydaje mi się, że właśnie chyba tamtędy będę musiał iść. Dalej? Nie. Tutaj na dole coś jest. Jakiś drogowskaz w dół. Aha. No nic, uleczę się i w takim wypadku pójdę na razie tam, gdzie mam na mapie zaznaczone jakieś te trzy filary, czyli to ustalę, że to jest to przejście. Zobaczymy, coż tutaj znajdę. Później pójdę tam, gdzie mi ten znak wskazywał. Tak, dobrze? Dobrze, idę. Dobrze. Come no longer, ghost. I've seen you creeping through the undergrowth, stalking me. This old kingdom, a terrible thing awakens. I can smell in the air. I know what you are. I know what you try to do. I can't allow it. Hornet. Ow. Nie. Och, fuck. Widziałem, że to stało. Au, 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 au. Nie aż, jed. Nie, ach, god damn it. Hornet. O Jezu, i teraz będę musiał tak daleko przejść. O matko boska. To mi się średnio podoba, że jest takie... O Boże, jeszcze tak... Jasne, jeszcze spadnę sobie tu. Tak będę sobie powolutku, pomalutku wracał teraz jeszcze do niego. Znaczy do tej walki z Hornet, no. Cóż. Ja
na górę. Dobrze, na szczęście nie jest to aż tak długa podróż. A, mogłem sobie tutaj wziąć ten skrót, otworzyć. To by było łatwiej. Dobrze. To teraz będę o tym pamiętał, że muszę otworzyć sobie skrót. Okej, nie tędy. Tutaj z moim ulubieńcem też muszę zawalczyć. Au. Zaatakujesz mnie? Gin. Gin, ziombelku. Już. Bardzo mi się podoba twoje hasło. Aloha? No, co tam? Mogłabyś zagrać w Fallouta? No. A przez to, że jestem online? A ty nie możesz też zainstalować? Bez sensu. Nie mów takich rzeczy. Kasiu, proszę cię. Kasiu, proszę ci, nie mów takich rzeczy. Się, czy musiałbym wyłączyć grę tak naprawdę? O nie, ale się frąbałem. Ja się frąbałem strasznie w walkę z nimi. No i fuck you. Muszę uciekać. Nie, i tutaj jest kolejny ten ziomek. O Boże. Och. Och. Muszę się chociaż trochę uleczyć teraz. Bo walki z Hornet nie przeżyję. Takiej w zasadzie nie przeżyję, więc... YOLO. A miałem bardzo dużo pieniądzów. No nic, Hornet, runda druga. Fuck you. Oh.
Johnson. O, Don Pieno. A nie w tą stronę przynajmniej. Nie, no jakim cudem to mnie trafiło. Ja pierdyk. God fucking damn it. Hornet. Jeszcze ta droga jest taka długa. Jeszcze od niego dostanę teraz. Boż. Czemu mi się otwiera mapa samemu? Coś się z kabelkiem popsuło. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, że dostanę tym. Ziomek, proszę cię. Please. Please, guys, stop beating me. Biją mnie jak chcą. Dobra, i czy teraz tędy przejdę? Yes. Dobra, tu jest przeciwnik, więc sobie chociaż troszeczkę może odnowię życia. Alleluja. Dobra. Hornet, runda trzecia. Jeszcze tylko odzyskam swoją duszę. Ma dusza. A, okej. Okay. Jeszcze moja dusza mnie pobije. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Jestem bardzo dobry w gry komputerowe. Umiem w gry. No dobra. Dawaj, formę. Dobra, tego. Cynk, stanie raz. Ach, no, źle ja wycelowałem teraz. Ach, teraz też ten ciała. Teraz będzie ten atak, okej. Okay. Aż. Da. Dobra, mogę się uleczyć chwileczkę. Dobra. Nie. Czemu mój pad postanowił zrobić teraz to, co zrobił? W tym momencie. Dobra, teraz się mogę chwilę uleczyć. Nie mogę. Ach, fuck. Straciłem dwa życia przez to. Ah, fuck you. No, ja pierdykam, nie wiem jak tego uniknąć. Dobra. Ostatnia próba na dzisiaj. Też w tym miejscu nie podoba mi się, rozumiem, że tutaj przeciwnicy muszą być i tak dalej, ale skoczenie do tej platformy jest kiepskie bardzo. Gin. Przepadnij. Speedrun. Znaczy speedrun bardzo duży. Koleżka umiera. Szybko przeskoczymy. Przynajmniej póki co nie tracę dziesiątek żyć.
No to znowu odzyskujemy duszę i kolejna runda z Hornet. Największy mam problem z tym jej atakiem. Tym jak ona tą swoją igłę bierze do... wyrzuca przed siebie. Z tym mam największy... Z tym mam największy problem. Dobra. Au! No tutaj bez sensu trochę dostałem. Dobra, atakiem uderzymy raz tym atakiem, bo... całkiem nieźle mi to idzie. Ach, fuck. Okej. Ach! Bez sensu. Tida. Ła. To było blisko. Dobra, dostanie raz tym zaklęciem. Arido. Nie! Dobra, raz została. Dobra, dostanie też tym zaklęciem jeszcze. Dużo życia ma. A teraz skoczyłem bez sensu. Się uleczę od razu. Ajajajajajaj. Blisko też. A bez sensu. Dobra, uleczę się w tym czasie. Miała. A, za wcześnie zaatakowałem. Udało się. No. A, ucieknie. Po prostu uciekła. Okej. Okay. Dobrze, udało się. Mothwing Cloak. Jej, dostałem przedmiot, który chciałem. Super. A, co się dzieje? Would it seek to break the seals? They cannot be undone. They must be undone. Let us sleep, little shadow. Return to your darkness. Allow us our peace. I duchy do mnie mówią. A, no właśnie, czyli mówiłem, że to będą trzy potworki. Do tej pierwszej świątyni, którą tam widziałem. Były trzy duszki, trzy potworki. Ach, ale to mi się podoba. No dobrze, teraz pytanie. Tu mogę sobie przeskoczyć. Tak. Haha, w ten sposób. No to i teraz to ja rozumiem takie poruszanie się. O nie, takiego już nie rozumiem. Dobra, nie chcę się zabić. Aczkolwiek tutaj gdzieś powinien być skarb. Po bosie. Aha, tu jest przejście. Aha, tutaj ja bym chciał wyjść stąd. Fajnie. Spoko, spoko. Nie było skarbu po niej żadnego. Czy jest to jakaś ławeczka? Wygląda na takie miłe, przyjemne miejsce. Więc byłoby fajnie, jakby była to jakaś ławeczka, bo on dosyć mało
życia, dosyć mało wszystkiego. Lake of Un. Tu jest rycerz, z którym niekoniecznie chciałbym walczyć. Co mi powiesz? O, Quirrell znowu. Hello there, seems we both tread far from the path. I can hardly believe those dusty old highways led to such lush and lively place. This building suggests some form of worship, though its idol has clearly been long forgotten. Doubles equally well for a moment's respite. Dobrze, czy coś jeszcze masz do powiedzenia? I saw a strange fellow out there, he seemed quite taken by the lake. I'd planned to offer greetings, though figured out first tend to my nail on chance our meeting goes poorly. Zgadzam się, tamten koleś nie wyglądał na pana, który z chęcią by się z nami witał. No dobrze, jesteśmy w Lake of Un. Zobaczymy tylko, czy tutaj ten jegomość coś nam powie interesującego, czy nie. A nie, on po prostu mnie zacznie bić. Tutaj nic nie zdziałam. Czyli zakończyliśmy sobie tą część podróży. Patrząc na mapę i patrząc jakby na tą mapę może w ten sposób, tak będzie lepiej. Wiem, że tutaj jest przejście. O jest, nie to chciałem zrobić. Chciałem spojrzeć na mapę. Myszko, pokaż rogi. Myszka się nie porusza. W każdym razie, tutaj w Green Path na górze jest przejście do jakiejś kolejnej, nowej strefy. Więc prawdopodobnie tam będę musiał się udać w następnym rzucie. Green Path też nie mam do końca zwiedzone jeszcze. Więc prawdopodobnie to też będzie dobre miejsce, żeby sobie poeksplorować. Ale na ten moment będę się zbierał, dlatego że się my zbieramy też pewnie niedługo. Z Katarzyną ruszamy w świat. Także dziękuję tym, którzy byli. Wiem, że część osób, kilka osób wchodziło, wychodziło. Pewnie to nagranie będzie wrzucone na YouTube'a. Nie wiem, czy pocięte, czy w całości. W każdym razie będzie na pewno. Ja się tymczasem z wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie.